Allora, la foto di Aniska? No? Niente foto? Prima? Nie mamy zdjęcia? Jest, w Jarku Agnieszka jest od wczoraj. Ok. Vado Marta. Ok. Aniska aveva una ricrescita di 2 cm. Kolejna modelka Agnieszka miała około 3 cm odrostu oczywiście. Della sua base naturale, che è un'altezza 7. Miała swój kolor bazowy w zasadzie na poziomie 7, czyli dosyć jasny, czyli blond. L'abbiamo colorata con 9N a 12%. Nałożyliśmy 9 naturę z 12% wodą. Oczywiście na włosy mokre i z odżywką. È rimasta in posa 50 minuti. 50? Sì, sì, perché l'ossigeno è 12%, rimane 50 minuti di posa. Sì, perché la scelta dell'ossigeno va 10 minuti in più a quello che è la scelta dei volumi. Quindi 12 volumi anche al 12%, anche 45-50 minuti per rimanere in posa. 15 minuti con fargo. Sì, allora la scelta dell'ossigeno, il tempo di posa, ma in base a quello che si sceglie, la scelta dell'ossigeno in base ai colori da schiarire. Bene? La scelta dell'ossigeno. Dobro ossidanto. Ma in base ai colori da schiarire. Dobro ossidanto, ancora c'è. Allora io scelgo l'ossigeno in relazione a quanti toni devo schiarire. Ah, cioè li vibriamo wodą stanioną względem tego, jak bardzo chcę rozjaśnić kolor naturalny, odrost jak bardzo musi być rozjaśniony. I tempi di posa variano. Czas trzymania ai 45 minuti. Od 30 do 45 minut. In questo caso è rimasta 45 minuti in posa. Zostało 45 minut. E questo è il risultato della ricrescita. Quindi colore perfetto. Chiaro. Successivamente abbiamo inserito all'interno della schiaritura delle ciocche dorato. Na wierzch nakładaliśmy con light passion dorato. Złoty blond, sì, 3% wodą. Sempre applicato nelle cartine. Oczywiście z użyciem folii. La miscelazione 1 a 2. Proporcja 1 do 2, tak jak zawsze. E 20 minuti di posa. I 20 minut czekaliśmy. E il risultato è questo, un colore freddo. Oczywiście nie dodałam, że to było w formie pasemek, te najdłuższe włosy, nie na całość było nałożone. Con alcune ciocche dorate all'interno, dando un po' di movimento anche a un colore così chiaro. I w ten sposób uzyskaliśmy takie jasne refleksy. Stana botonera oczywiście na 3% wodzie. Volevo solo dire una cosa. Nonostante che noi lavoriamo ad alti volumi, abbiamo lavorato al 12%. Tutaj pracowaliśmy dlatego na tak wysokiej wodzie. Notano la lucentezza dei capelli. I zwróćcie uwagę, jak te włosy są błyszczące, mimo że tak wysoka woda została użyta. Jak one są mimo wszystko i błyszczące i bardzo miękkie w dotyku, naprawdę można zobaczyć. Quindi non dovete aver paura anche di lavorare a volumi alti. Czyli właśnie to, że moczymy włosy przed nałożeniem i nakładamy odżywkę, właśnie to powoduje, że te włosy są tak miękkie i tak błyszczące. Czyli nie bójmy się używać wyższych oksydantów, bo naprawdę ten sposób farbowania jest na tyle bezpieczny, co widzimy zresztą na modelce, że naprawdę włosy nie są ani zniszczone, ani nie są jakieś suche i przede wszystkim są bardzo błyszczące. Perché molte volte la paura e la cattiva scelta dell'ossigeno. Przede wszystkim to, że boimy się używać tych, wyższej wody procentowej. Può essere che un risultato finale non sia uguale a quello che voi desideravate. Bo nie zawsze to, że użyjemy mniejszej wody, skutkuje tym, że jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu, który oczekujemy, który nam po prostu później wychodzi. E vi faccio un esempio. Ah, ok, vi faccio un esempio. Vi è mai capitato che una cliente venga da voi? Przykład chce nam podać. Klientka przychodzi do nas. Magari ha un'altezza di tono 6, quindi un biondo naturale. Czy ma włosy naturalny blond. E lei chiede un 8. I chce numer 8. Na poziomie 8 włosów. Mi chiede un 8 e anche una percentuale di capelli bianchi. I chce mieć na poziomie 8. Come? Ha una base 6 e anche una percentuale di capelli bianchi. Almeno metà a metà. Czyli ma jeszcze albo jakieś pasemka, ewentualnie bianchi? Sì, bianchi.
bianchi. A scura? Allora, czyli ma po prostu siwe włosy. Capelli biondo scuro e bianchi, va bene? E lei risceglie un 8, risceglie un biondo. I wybierałem na przykład kolor na poziomie ustnym. Allora, cosa mi garantisce la schiarittura di due toni? Co nam garantuje, jeśli chcemy zrobić o 2 tony? L'ossigeno al 9%. Czyli chcę użyć, użyję po prostu 9, jeśli chcemy o 2 tony jasne. No, due a toni. 6%. No, a se, sì, 2 toni dello schiarisce il 9%. Czyli chcemy rozjaśnić 2 tony. Cosa succede? Se noi scegliamo il 9%, ma prendiamo il 6, quindi al 20. W takim przypadku, jeśli użyjemy nie 9% wody, tylko 6% wodę. Cosa succede? I capelli bianchi non si coprono, vi è mai capitato? Cioè, siwe włosy po prostu sono odpowiednio przykryte, jeśli użyjemy zbyt lekkiej wody, zbyt zespałej po prostu. Però la risposta è un'altra, che non sono i capelli bianchi che non hanno coperto. Però l'odpowiedź è stata, che te włosy nie sono dokładnie pokryte i nie... Ma è la base scura che non ha schiarito. Te włosy nie sono przykryte. Perché la scelta dell'ossigeno è stata sbagliata. My pomaliłyśmy po prostu ze sobą, wybrałyśmy ze sobą wodę, dzieliliśmy po prostu. Quindi fate bene le valutazioni. Quando si parla di schiarire un colore, jak chcemy zmienić kolor i pokryć siemę, fate il conto di quanti toni devono schiarire. Musimy przecież wiedzieć, o ile tonów musimy rozjaśnić. E in base a quello scegliete l'ossigeno. I względem tego wybieramy odpowiednią wodę. Quindi se devo fare un tono su tono, o schiarire un tono, cioè, va bene a 20, farbować ton va bene il 6%. Wystarczy, że użyjemy 6% wody. Se devo schiarire due toni, 9%. Rozjaśnić o 2 tony. Se devo schiarire 3 toni, il 12%. A jeśli chcemy rozjaśnić o 3 tony, wskazane jest użycie 12? Sì. 12 toni da wego. Più di 3 toni, super schiarente. Jeśli ho więcej niż 3 tony. E ossigeno 40, ossigeno 12%. I rozjaśniasz tak samo o 12%. Oltre dobbiamo decolorare. A mocniej musimy po prostu rozjaśnić. Ok, vi piace questo lavoro? Sì. Zadowolona jesteś, Włodzimo? Qualche domanda? Qualcosa non è chiaro? Macie jakieś pytanie odnośnie tego co było? No, nessuna domanda? Ok, vabbè, un altro lavoro nell'attesa che venga. Ok, lei come si chiama? Crescita di 4 cm. Też miała odrost 3-4 cm. E avevamo optato per farle un colore quanto più freddo fosse possibile in termini di riflessatura. Czyli chcieliśmy uzyskać kolor najbardziej jasny, jaki jest tylko możliwy. E le abbiamo fatto un 7 e 8 i, che sono della famiglia dei matte. Nałożyliśmy 7 i 8 i. Va bene? Fabbrica bardziej matowe. Abbiamo miscelato in pari dosi 7 e l'8. Poi le lunghezze che erano già abbastanza schiarite. Natomiast te najdłuższe, które były dosyć mocno zniszczone. Argento. Argento, sì. Ah, ok. Quindi le lunghezze l'abbiamo rinfrescato come abbiamo rinfrescato Veronica. Quindi con la maschera riflessi argento. Końcówki włosów były dosyć mocno zniszczone, więc żeby nie nakładać na nie farby, nie nakładać na nich niczego więcej, tylko ochłodzić sam odcień, nałożyliśmy maseczkę refleksji. Argento, ok, no. La cosa bella delle maschere riflessi qual è? Che oltre a riflessare. To co jest fajne w maseczkach riflessi, a tonalizzare, to, że można nimi stonować, riescono
a riempire anche il capello. Także wypełnia, maseczka ta wypełnia włos. Quando è molto sfruttato. Jak jest bardzo zniszczony. Prima di tutto perché non viene miscelata all'ossigeno. Przede wszystkim dlatego, że nie jest mieszany z wodą tlenioną. Quindi essendo un prodotto non a ossidazione. Czyli jest to produkt, który używamy bez wody utlenionej. Lega meglio a capelli già alterati e ossidati. Czyli zdecydowanie lepiej trzyma się na włosach, które już były rozjaśnione, odbarwione. Numero 2 è ricco di vitamine nella frutta. Quindi ha molto dużo vitamine owocowe. Va bene, quindi tutto ciò oltre a tonalizzare e a rinfrescare e a dare delle riflessature relazionate a quello che noi vogliamo, ci nutre anche il capello. Odświeża, regeneruje po prostu. L'unico consiglio, siccome ha dei pigmenti molto forti, anche se è una maschera riflessi, nawet maseczce refleksy, te pigmenty potrafią być dosyć mocne. Prima di applicarla, zanim nałożymy je na włosy, non dimenticate di mettere la maschera Pro Revivor. Nie zapominamy o czym, oczywiście o tym, że... Extend Color della Synergy Care. Nałożyć maseczkę przed nałożeniem nawet refleksy. Che sia una maschera che riequilibria lo stato fisico dei capelli. A potem to... Vabbè, che ristruttura i capelli, dai, l'importante è che sia una maschera che ristruttura i capelli. Maseczka, która regeneruje włosy. In modo che ci dà, e ci permette, che quando viene poggiata un colore o una maschera riflessa successivamente, ci dà il giusto risultato e non viri in altre riflessature. Czyli po prostu jakby wyrównuje kolor włosy, też nałożymy maskę wcześniej, nawet przed nałożeniem właśnie maseczki riflessy, gwarantuje nam to, że po prostu ten odcień będzie dosyć równy. Okay. Pasma będą takie, jak chcieliśmy. Quindi alla fine un colore con delle riflessature fredde, ma lucidissimo. Czyli ten kolor chłodny, który chcieliśmy uzyskać, jest taki, jak widać, jest przede wszystkim bardzo błyszczący. Quella era ieri. To, co widzimy, to było wcześniej na ekranie. Bene. A tak jest tej un po' di passaggi. L'importante è conoscere bene quello che è la chimica e la fisica dei capelli. Czyli musimy wiedzieć bardzo dużo o stanach fizycznych i chemicznych włosach. Ok, grazie. Grazie mille per la tua disponibilità. Finite i lavori? No. Finiti? La permanente? Ah, ok. Oh, questa è bella. Chi è? Lei? Maschera argento? La siamo in Francia. Ok. Tanto mi ricordo. Ok, come chiama? Ivona. Ivona. Allora, Ivona aveva una base naturale 6. Miała naturę na poziomie 6. Di fare un connubio, quindi un incastro, posso? Sì. Un incastro di due tonalità. Wybraliśmy dwa odcienie dla modelki. Quindi abbiamo deciso di fare un 6CL. Zdecydowaliśmy, że użyjemy farby 6CL z 6% wodą. Un cannella abbinato a un mogano. I jednocześnie 6R. Quindi abbiamo fatto 6M e 6CL. Va bene? In questo modo qua. Zaraz, tylko poczekaj, tu powiem. Sposób nałożenia był zupełnie inny, bo nakładaliśmy partiami. E l'abbiamo montato in questo modo. Disegno un attimo le divisioni. Antonio rysuje w tej chwili podziały, jakie wczoraj wykonywane były na modelce i pokaże nam sposób, w jaki nałożyliśmy kolory na... Pratico, diglielo. Chciał być bardziej praktyczny, narysowany, nie zauważył, że mamy te zdjęcia z wczoraj. Le divisioni sono state quelle là. Tak jak widać na ekranie, były podzielone na kilka części. Il primo settore, questo qua, è stato colorato con 6CL.
Zaczęliśmy na samym, na wysokości karku nakładaliśmy 6 cl. Secondo settore 6 m. Potem środkowa część na 6 R. No. R. Sì, ho detto bene. Sì. Terzo settore 6 cl. Potem znowu 6 cl. Quarto settore 6 m. E la parte avanti con 6 cl, quindi il colore che sta davanti, che sta davanti corrisponde con quello di dietro. Ostatnie pasemko i pierwsze zawsze będą te same. Ed è un montaggio che va benissimo su questi tipi di taglio. Czyli fryzura, która w tej chwili zrobiona na modelce, bardzo fajnie współgra z koloryzacją, która stała zrobiona. Quindi anche su un taglio netto, va bene? Crea movimento e crea un bellissimo effetto quando si muove con la testa. Bardzo fajnie, fajne jest, testujemy, jak pietka właśnie w ten sposób będzie ruszała głową, czy sama będzie się czesała, czy nawet idąc włosy będą się ruszały, więc te kolory będą ładnie zachodziły na siebie. E anche in questo caso abbiamo dato un movimento che riflette un colore freddo abbinato a un colore caldo. Czyli tak samo w tym przypadku użyliśmy dwóch kontrastowych kolorów, ciepłego i zimnego, które w zasadzie mieszają się ze sobą i bardzo fajnie współgrają. Le abbiamo dato un cambiamento. Zmieniliśmy. Senza stravolgere e creare disagio alla sua immagine. To, co stworzyliśmy w zasadzie... Ho detto, abbiamo dato un tocco delicato, senza stravolgere troppo la sua immagine. Czyli to, co zrobiliśmy, jest w zasadzie bardzo delikatnym efektem, nie jest to jakiś bardzo spektakularny efekt, natomiast bardzo fajnie przechodzą kolory zimne w ciepło. Puoi dire che può sciacquare anche a lei, per favore? Jeszcze tam trzeba umyć. Nie, ale... A, eccola qua. Puoi sciacquare anche lei. Tak samo jak ten, jak sciacquare. Sì, non ti preoccupare. Tak, tak samo jak... Va bene? Quindi abbiamo dato questo movimento a questo taglio, quindi vi consiglio questo tipo di montaggio su forme abbastanza logicamente le nuance poi le decidete voi. Va bene, l'importante è rispettare il perfetto montaggio. Zawsze możemy ryzykować i próbować robić coś podobnego. Vi piace? Podoba się Wam. Ok. Podoba się Pani? Presentiamo la permanente? Ok, e poi tagliamo un attimo le... Prima stanza la una? Sì. Io tutta. Ciao. Lei mi si chiama? Beh, devo dire che io ce l'abbiamo fatto. Ok. Numero due. No, la uno è venuta. È uno, sì. No, magari tutto male. Ok, allora, Iacoda. Allora, a Iacoda voleva fare la permanente. Scusa, la modalità, può continuare a trovarla? Sembra un lavoro banale, ma in realtà è un lavoro che prima di farlo bisogna ragionare bene. Jest to w zasadzie praca, która wydaje się nam wszystkim bardzo prosta, natomiast w trakcie musimy bardzo solidnie zwrócić uwagę na to, jakie mamy włosy, żeby nie bezpiecznie pracować. Il ragionamento qual è? Che lei aveva un pezzo naturale. Modelka miała odrost bez trwały, czyli naturalne, zupełnie włosy bez niczego. E le lunghezze già con la permanente. Natomiast ta reszta, która pozostała, bo długość praktycznie nie została ucięta, była to po prostu taka trwała, która została z wcześniejszych. La domanda qual è? Io faccio la permanente. Pytanie, które sobie zadajemy, że możemy owszem zrobić trwałą, ale... Qual è la permanente che userò? La 1 per capelli naturali o la 2 per capelli trattati? Jedynki dla włosów naturalnych czy dwójki dla włosów zczeszczonych? Secondo voi, voi come fareste? Według Was, jakiego prodotto powinniśmy użyć? Cosa sceglieresti? La 1 per i capelli naturali o la 2 per capelli sensibilizzati? Jeden czy dwa? Dicono che due. Tutte e due? E come fai? No, uno, dicono che numero due. Numero due. Due. Benissimo, la numero due perché ho i capelli sensibilizzati, giusto? Però qua andrebbe bene sulla parete già trattata, ma sulla parete naturale verrebbe più molle la permanente. Macie rację, natomiast na to, co powinniśmy zwrócić uwagę, to, że włosy na końcach były owszem bardzo zniszczone wcześniejszymi trwałami, natomiast te 3 cm czy tam 4, które były do odrostu, są zdrowe i myślę, że ten płynny do włosów zniszczonych nie byłby odpowiedni. No invece ieri abbiamo usato la numero 1.
A wczoraj tu jest błąd na kartce, bo był użyty płyn 1K. Come? Abbiamo fatto lo shampoo con lo shampoo chelante della Pro Colorist. Przed zrobieniem trwałej wymyliśmy włosy szamponem oczyszczającym. Perché? Perché è uno shampoo che toglie tutte le impurità dei capelli. Shampoo oczyszczający to. Va bene? Używamy chyba wszystkie. Fatta sedere, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo prima la maschera Pro Revivor sulle lunghezze. Tak jak przed farbowaniem użyliśmy maski. Non sulla parete naturale, sulla parete già trattata dalla permanente. Ale przede wszystkim tylko i wyłącznie zasady na tych włosach, które były już wcześniej potrwałe. Na odrost nie nakładaliśmy maski. In più cosa abbiamo fatto? I później jeszcze? Ho preso le due fiale Splendor Oil della Synergy Care. Vzięliśmy Splendor Oil. E in media repair, va bene, sarebbe la ricostruzione. Le faccio vedere, sì, le ho prese, se non me l'hanno posate. Le avevo prese, le metto qua. Da dietro. Aspetta, qua dietro io la voglio. Ok. Abbiamo presa una fiale della ricostruzione in Medial Repair. Użyliśmy ampułki z tego jednego zestawu. E un'altra fiala ai sali minerali, Splendor Oil. I drugą ampułeczkę z tej. Abbiamo preso mezza fiala di questa, mezza di questa, l'abbiamo miscelata insieme e l'abbiamo Ok. Ma la provo io, dai, non ti preoccupare. Allora, mezza fiala di questa. Mezza fiala di questa. Stai fiala di e połowa z tej drugiej. E mezza fiala dell'altra e l'abbiamo applicata sulle lunghezze. I nałożyliśmy tylko i wyłącznie na te włosy, które były zniszczone i już wcześniej potraktowane trwałe. Quindi, przed nakręceniem ich na wodzie. Maschera Pro Revivor, mezza fiala di Medial Repair e mezza fiala di Splendor Oil. Czyli po della połowie każdej z tych ampułek nałożyliśmy na włosy. Fatto questo, abbiamo montato i bigodini. I na te bez spłukiwania, bez mycia, na to co nałożyliśmy na włosy, na kolejkach, na to były nałożone wały, nakręcone wałeczki. Con un montaggio tradizionale, nessun tipo di montaggio tradizionale, bez żadnego. Una volta fatto questo, abbiamo saturato con la permanente numero 1, Onda Soft. Cioè, nałożyliśmy płyn numer 1, Onda Soft 1. 25 minuti di posa. 20 minuti czekaliśmy. L'abbiamo controllata. Sprawdziliśmy. La permanente era perfetta, elastica. Spend był odpowiednio elastyczny. E uniforme per tutti i capelli. L'abbiamo risciacquata abbondante. Wypłukaliśmy tak jak dosyć obficie było wypłukane. Abbiamo fatto il fissaggio. Nałożyliśmy utrwalacz. Dopo 10 minuti abbiamo risciacquato. Wypłukaliśmy. Abbiamo applicato un velo di maschera Extend Color. Nałożyliśmy maskę. Ci abbiamo questa maschera? Sì. Extend Color di questa di Synergy Care, va bene? Abbiamo risciacquato, asciugato, abbiamo avuto una permanente uniforme senza aver rovinato i capelli suoi nonostante che siano molto sottili. Dzięki temu, że użyliśmy tej olejki przed nakręceniem na wałeczki, uzyskaliśmy bardzo elastyczny skręt bez zniszczenia włosów, co zresztą można dokonać na modelce, bo są naprawdę bardzo sprężyste, bardzo elastyczne. Sembra un lavoro banale. Wydaje się, że jest to bardzo banalna praca. Però sotto l'aspetto fisico e chimico, va bene. Rispettując È un ragionamento molto molto profondo per avere un risultato così eccellente. Perché ricordatevi che noi siamo dei parrucchieri e dobbiamo lavorare nel pieno rispetto della salute dei capelli. Okay. Volete toccare i capelli? O si vedono già lucidi? I nie ma naprawdę nic, nie są utrwalone praktycznie niczym, naprawdę są bardzo fajne. Sono morbidi, per quale motivo? Perché applicando la maschera, mettendo mezza fiala Splendor Oil e mezza fiala Merry Paint, to co używaliśmy w międzyczasie, tych prostotyków zabezpieczających przed
non ho fatto altro che dalla radice alla punta riequilibrare il capello. Czyli dzięki tym kosmetykom, które użyliśmy przed na kręceniem i nałożeniem płynu, gwarantują nam to, że praktycznie nie ma różnicy w skręcie między odrostem a końcówką włosa. Avendo lo stesso equilibrio dalla radice alla punta, ho montato la permanente usata numero 1 nel pieno della tranquillità. Spokojnie używając tego kosmetyku, że możemy używać w swoich salonach Honda Soft 1 po prostu. Quindi prima di fare ogni lavoro cerchiamo di ragionare su quello che è la fisica dei capelli, perché se non conosciamo la fisica non possiamo lavorare con la chimica. Quindi po prostu musimy odpowiednio dobierać. Ok? Soddisfatte del risultato? Ok? Ok? L'ultima. Ok. L'ultima poi andiamo, va bene? Possiamo? No, ancora una. Ancora una. Sì, è quella là, era quella. Non è da. No. Se c'è l'SR, per esempio. No. Ah, questa è dei tre colori. Sì, sì. Abbiamo fatto 5i, 5i, 5cl. Sei R, mi ricordo, okay. No, non è questa. No. Ok, Aneta, benissimo. Ok, allora, anche con Aneta abbiamo fatto un montaggio particolare scegliendo delle nuance. Due fredde e una calda. Także przy tej modelce użyliśmy dwóch kolorów zimnych i jednego koloru ciepłego. Era così. Widzimy na ekranie kolor troszkę inny niż w tej chwili. Abbiamo fatto dei settori, mi fa vedere i settori, vero? Mamy te separacje, jak zrobimy na Anecie. Asia. Przerobiamy parę. Okay. Allora, le divisioni sono state fatte in questo modo. Tak, zostały włosy podzielone, jak widzimy na ekranie. Sì, penso che si vedono abbastanza bene. Sì, vabbè. Allora, il primo settore, faccio vedere io, dai. Najbliżej karku, najniżej. Il primo settore è stato fatto in questo modo. Secondo settore, così. Środkowa część, aż do samej skroni, i górna część była wybrana raczej łącznie z przedziałem. E quarto settore. Sono stati alternati i tre colori. I tre colori che abbiamo scelto. Trzy kolory, które wybraliśmy, to jest 6R z 6% wodą, było to położone tylko i wyłącznie. 6R, 5CH e 5I. E l'effetto finale è questo movimento qua. Un colore perfetto. Tra un marronato, un rosso, quindi un rame. Va bene. Troszkę miedzianego, troszkę cioccolato i chłodny. E un cioccolato. Na zewnątrz. E anche in questo modo. Dove gira i capelli avrà sempre l'effetto movimento. Ecco qua, così apprezziamo meglio le varie riflessature, dal marrone al rosso al colore matte, va bene? Widać wszystkie kolory, które przechodzą jednocześnie, kolory ciemne mieszają się z kolorami ciepłymi i odwrotnie. Quindi una perfetta forma tra colore caldo e colore freddo, senza entrare nell'esagerazione. Prego. Grazie.